Witajcie kochani w kolejnych stylówkach mody ekokreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam kolejnych dwóch wielkich projektantów i oczywiście będą to stylóweczki z second handu i z rzeczami vintage oraz rzeczami z mojej szafy. 95% tych rzeczy to są rzeczy kupione w second handach i z drugiej ręki. No i dzisiejsi projektanci to będą Armani oraz Tom Ford. Wybaczcie, dzisiejsze światło będzie troszkę pewnie słabsze, bo jest już dosyć późno, około zachodu słońca. Niestety mam problemy ze sprzętem technicznym i stąd obsuwa czasowa. No ale postaram się jeszcze Wam wszystko dzisiaj pokazać. Kochani, pierwszy będzie Tom Ford, a to dlatego, że stylówki w tej kolekcji jesień-zima 2020-2021 są takie według mnie bardziej dzienne, a może inaczej, więcej było tam takich dziennych stylizacji, które możemy użyć faktycznie po prostu na co dzień, czy do pracy, czy na jakieś inne okazje. I wolę zacząć od tych stylówek. Chcę Wam pokazać teraz pierwszą stylóweczkę, która będzie taka troszkę militarna. Zobaczcie tutaj, w tej kolekcji mamy dosyć sporo takich fajnych, szerokich spodni. Szerokich, dosyć długich spodni, sportowych bluz, płaszczy, żakietów i co się rzuca w oczy? Charakterystyczne kolczyki z piórami. I to są takie dosyć duże kolczyki, naprawdę spore i z kolorem złotym. Ja zrobiłam swoją własną wersję tych kolczyków, zaraz zobaczycie w stylówkach. Nie miałam takich kolczyków, więc sama je wykonałam. Miałam akurat jakieś pióra bażancie w domu i postanowiłam zaszaleć i po prostu z jakichś starych nieużywanych kolczyków zrobiłam takie pióra, zrobiłam takie kolczyki w ich stylu troszeczkę chociażby, żeby nawiązać. I teraz zobaczcie, pierwsza stylizacja będzie podobna do tej, którą Wam tu pokażę. Tutaj macie taką stylizację z takimi militarnymi spodenkami w stylu nawiązującym do militarnego. One są takie troszkę khaki, szerokie, takie luźne, fajne, wygodne. Do tego zaskakująco welurowa torebka. No i powiem Wam, że udało mi się znaleźć ubrania i w mojej szafie, i w lumpeksie, które praktycznie bardzo wiernie odzwierciedlają tą stylówkę. I już chodziłam tak. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo wygodny strój. Użyłam do tego takiej welurowej bluzy z ostatniego hola, albo hola, którego jeszcze nie było, ale będzie. Bluza Jigsaw, rozmiar M, ona ma taki welurek z przodu, więc jest naprawdę super przemiękka z wełenką. W składzie jest to wełna z jedwabiem, więc przepiękna rzecz. I ja ją tak podwinęłam troszkę pod biustonosz, żeby była krótsza, ponieważ ta bluza jest taka troszkę za szeroka do tych spodni. Następnie kupiłam sobie takie bojówki, bo już dawno zamierzałam kupić sobie takie w troszkę militarnym stylu spodnie i będą świetne na zimę właśnie. Te spodenki kosztowały 20 zł, bluzeczka kosztowała około 10 zł. Natomiast bardzo fajnie leżą, to są męskie spodnie militarne i zobaczcie, one są krótsze niż te w stylówkach Toma Forda, ale mnie się to zestawienie całkiem podoba. Tutaj mamy tą bluzę, też w podobnym kolorze khaki, spodenki, do tego kozaczki, takie raczej przyległe pod spód, żeby fajnie to jednak figurę kształtowało nam. No i do tego zobaczcie, moja torebka, którą kiedyś dostałam od przyjaciółki, to jest torebka z Orsaya, z jakiejś starej kolekcji. Bardzo, bardzo podobna do ich, troszkę bardziej ozdobna, ale nawet powiem Wam, że te ozdoby tutaj i te łańcuchy idealnie się w tym sezonie sprawdzają, bo właśnie te trendy są niesamowicie modne. Takie błyszczące rzeczy i ten łańcuch, który jest super w trendach, według mnie świetnie tu pasuje. No i jest ta torebka bardzo, bardzo podobna. Zobaczcie, tamta Toma Forda jest bez ozdób, ale jest też w taki jakby tłoczony wzór, taki pikowany i identyczny ma kolor, więc no wow, nie spodziewałam się, że uda mi się dobrać to aż tak podobnie. I bardzo mi się podoba ta stylówka i ten kontrast między tym militarnym stylem a tą torebką nawet mi nie przeszkadza, a kolorystyka jest świetna. Oni tutaj co prawda dali kamizelkę, taką zieloną, ale no ja nie mam takiej kamizelki, no i specjalnie do tytułu tej sesji nie kupuję jej, więc po prostu zobaczcie, jak można użyć rzeczy, które macie nieco podobne w stylu, żeby stworzyć, żeby się zainspirować tymi projektantami wielkimi. No i ta torebka to jest właściwie, kochani, jedyna rzecz w tych wszystkich stylówkach, która jest
była kupiona nowa, no nie przeze mnie, ale otrzymałam ją w prezencie. Kolejna stylóweczka będzie z szerokimi spodniami. Dużo u nich jest takich szerokich właśnie spodni, czy też garniturów właśnie, czy też zestawów z takimi spodniami. Ja zakupiłam sobie też już pokazywane w holu takie spodnie jedwab z bawełną z Benettona. To jest Benetton. No i możecie zajrzeć na ten haul, żeby sobie szczegółowo pooglądać. To jest taki właściwie garniturek i tutaj mam dwa zestawy. Raz te spodnie są po prostu z golfem fioletowym, który już pokazywałam wcześniej w holach i w programach. I do tego oczywiście mamy też kozaczki i albo tą bluzę, jeżeli jest ciepło, cieplej, albo druga wersja tej stylóweczki jest takim oto przepięknym żakietem, który jeszcze nie był przeze mnie pokazywany. To jest żakiet, tadam, Patrycja Pepe. Z kaszmirem, z wełną, przepiękny żakiet, taki zapinany na bok, ale on moim zdaniem tutaj takim swoim luzackim stylem fajnie pasuje właśnie do tych szerokich spodni w stylu garniturowym. Przepiękny żakiet, jestem naprawdę zadowolona z tego żakietu, on kosztował 20 zł. Także ciekawa jestem, jak się Wam podobają te stylóweczki. Ja tam szczerze powiem, że bardzo dużo mi się podobało u Toma Forda, ale nie mam aż tak dużo ciuchów, które by oddawały ten klimat. Aha, no i jeszcze jedna stylówka, ale niestety nie wzięłam sobie tutaj tych rzeczy. Już po prostu nie zdążyłam tego i boję się, że jak zacznę to robić, to się całkiem ściemni. Spodnie, zobaczcie na stylówce, spodnie takie wełniane w stylu angielskim, troszkę krótsze, takie 7/8, jak to się mówi, do krótkich kozaczków zamszowych. No i do tego, kochani, żakiet taki podobny właśnie trochę też do tego u nich. To jest żakiet firmy Max Mara z czystej wełny w taką panterkę. No i też bardzo, bardzo wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Co prawda te spodnie nie są tak luźne jak u nich, te u nich bardziej mi się podobają akurat do tej stylówki, no ale ja mam węższe i postanowiłam je użyć, a przynajmniej są ciepłe i będą świetne na zimę. Ja tutaj dobrałam też biżuterię taką pasującą w stylu militarnym, też takim może trochę, to jest jakiś taki łańcuch. No i łańcuchy są teraz, kochani, na topie, więc uważam, że super to pasowało do tej stylówki. Właśnie ten taki łańcuch w kolorze takim bardziej miedzianym nawiązuje do właśnie tej ich stylizacji. No i kochani, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te stylówki na Toma Forda. Mnie to sprawiło frajdę i uważam, że są fajne i przede wszystkim będę je na pewno nosić. Zresztą jedną już nosiłam do pracy, właśnie tą z tymi garniturowymi spodniami. Póki jest ciepło, jeszcze noszę te cieńsze spodnie z jedwabiem, żeby się nacieszyć też tym nowym garniturkiem. Także powiem Wam, że super się to sprawdza. Mam dużo inspiracji z tych stylówek. Kochani, przejdźmy teraz do Armaniego. No i drugi projektant, zobaczcie tutaj kilka migawek z ich kolekcji właśnie zimowej. Bardzo dużo weluru. Ja kocham welur, ale bardziej aksamit może nawet. I to jest przepiękna kolekcja. Bardzo dużo takich właśnie żakietów, płaszczy z aksamitu, z satyną, z takimi szlachetnymi materiałami. I ta kolekcja, powiedziałabym, w większości jest bardzo wieczorowa, taka popołudniowa, wieczorowa, elegancka. Tutaj nie ma takich sportowych stylówek, które moglibyśmy, albo może jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało, takich stylówek, które moglibyśmy naprawdę ubrać na zakupy, czy tak, żeby sobie casualowo wyjść. Więc dla mnie bardzo elegancka, ale też przepiękna kolekcja. No i zobaczcie, tutaj kilka stylóweczek, na których się wzorowałam. Może pierwsze takie eleganckie, zobaczcie tutaj takie żakiety z dużą ilością fioletu, szczególnie w tych właśnie eleganckich wersjach strojów. Te żakiety z fioletem, z takim amarantem, z jakąś fuksją występują. No i ja się zainspirowałam trochę właśnie tą kolorystyką i postanowiłam użyć w pierwszej stylizacji taki żakiet właśnie, który już widzieliście, vintage z lat 80. jedwabny, haftowany cekinami. No on jest przepiękny, naprawdę. Ojej, coś mi się tutaj odpięło. Właśnie z takimi fioletami i też jest bardzo błyszczący. I ten żakiet postanowiłam zestawić z
ze spodniami. I również takiego typu spodnie, takiej kolorystyce występowały właśnie w tej kolekcji Armaniego. Tutaj zobaczcie, to są spodnie z H&M-u, z takiej eleganckiej kolekcji. One mają przepiękne takie jakby mieniące się pawio wszystkimi kolorami tęczy, wzory kwiatowe. U Armaniego to było bardziej ze srebrem, ale dużo było tych fioletów, więc moim zdaniem do stylu kolekcji, do takiej elegancji właśnie pasuje ten wzór bardzo, nawiązuje bardzo fajnie. No i te spodnie są bardzo wąskie, do wysokich kozaczków. Te kozaczki też, zobaczcie, to są te, które mam na sobie. One właśnie też nawiązują stylem do tych butów, które miał w swojej kolekcji Armani, bo one były takie właśnie bardzo wąskie, prawie niewidoczne, ale bardzo eleganckie. No i według mnie te buty też, te kozaczki też właśnie są takie skarpetowe i one będą świetnie do tego się sprawdzać. Jeszcze lepsze byłyby zamszowe, no ale takich nie posiadam akurat. No i zobaczcie, to do tego i do tego taka zwykła podkoszulka, ale taka z takim touchem elegancji, bo ma takie delikatne guziczki i z taką mini stójką. No i według mnie super to wygląda. Bardzo mi się podoba zestawienie właśnie tych spodni, tego żakietu, do tego jakaś elegancka. Ja tu mam taką torebkę worek właśnie z aksamitu, bardzo fajną. Może być na wieczór, do każdej właściwie z tych kreacji. Mogłaby też i do tej właśnie być. Więc no fajne, według mnie fajne i na pewno tak wyjdę też. Kolorystyka jak najbardziej i bardzo modna właśnie i cekiny i właśnie te wzory tłoczone takie. Przepięknie to wygląda, zobaczcie jeszcze raz tutaj. Mam nadzieję, że ta stylówka Wam się podoba. Ja jestem z niej zadowolona, powiem Wam. Jeszcze wersja ze spodniami, z takim żakietem już mniej wieczorowym, takim bardziej na co dzień, taką narzutką, elegancką, ale również według mnie fajnie pasuje i też jest jak najbardziej w stylu Armaniego, w stylu takim eleganckim, szykownym i przepiękne są to materiały zestawienia. Jeszcze taka druga elegancka stylóweczka to będzie stylówka, zobaczcie, z taką przepiękną sukienką. U nich właśnie też dużo było tych atłasowych elementów i takich dwurzędowych rzeczy z guziczkami. I tutaj mam przepiękną jedwabną sukienkę designerską Flippa K. To jest czysty jedwab i ona ma bardzo, bardzo piękny wzór. Zobaczcie sobie tu. Przepiękne takie guziczki właśnie obleczone materiałem jedwabiem. Śliczny wzór jest tej sukienki i do niej dobrałam welurowy płaszczyk, bo zobaczcie, tutaj na migawkach też u nich wystąpił właśnie taki piękny, granatowy, aksamitny płaszcz. I ja mam bardzo podobny, może nie jest taki krój, ale jest to dwurzędowy płaszczyk z przepięknym kolorze, takim ciemno-niebieskim, granatowym. Uwielbiam ten płaszcz, to jest czysty jedwab. Jakiś retro płaszczyk, to jest który kiedy już dawno, dawno kupiłam, ale cały czas się świetnie sprawdza, jest przecudowny. No i wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie to wygląda też do jakiejś takiej wieczorowej torebeczki, bo to jest strój typowo wieczorowy, aczkolwiek do wszystkich tych strojów założyłam te same kozaczki, żeby Wam pokazać, że tak uniwersalne kozaki właśnie można praktycznie do każdego stylu i na każdą porę dnia włożyć. No i kochani, ostatnia stylówka to jest stylówka, którą mam na sobie. Zainspirował mnie piękny szary płaszcz z aksamitu. Ja mam taką w podobnym kolorze właśnie też aksamitną marynarkę, żakiecik w takim troszkę tutaj epokowym stylu, szczególnie na karczku, też z takimi oblekanymi guziczkami i do niej po prostu też ta sama bluzeczka czarna i do tego taka spódniczka bardzo, bardzo dobrej marki. Z jedwabiem również, z satyny, ale bardzo świetny materiał naprawdę i ona nawiązuje też stylem do tych ich strojów i spódniczek, jest taka tutaj troszkę układana i ma przepiękny materiał. No i ten strój według mnie wieńczy ten maraton Armaniego. Ciekawa jestem, jak się Wam podobały te dwie kolekcje. Powiem Wam, że obydwie są fajne, na co dzień wybrałabym pewnie Toma Forda, na wieczór Armaniego. No i mam jeszcze więcej takich ubrań w stylu Armaniego, ale nie jestem w stanie Wam wszystkich naraz pokazać. Mam nadzieję, że zainspirowały Was te moje stylizacje. Zapraszam Was już niedługo na haul i na kolejne stylizacje. Także kochani, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie. Aha, i bardzo Was też proszę, jeśli oglądacie moje programy, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i ciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby przypominał Wam o kolejnych moich programach. Dziękuję bardzo, cześć! Pozdrawiam, Wolkan.